Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do Was Knurko na Esuri. Proszę nie regulować odbiorników, taką oto fryzurę dzisiaj będę miał i taką oto fryzurę będę miał w ogóle przez cały ten miesiąc, ponieważ weszliśmy w miesiąc listopad, który jest miesiącem akcji takich jak na przykład Movember, w których ja akurat w tym roku zdecydowałem się brać udział. Także przez cały miesiąc będę miał wąsy. Możliwe, że w kawiarni, w której pracuję, będziemy próbowali zrobić też jakąś zbiórkę na akcje charytatywne z tego powodu. Natomiast zdecydowanie, panowie, Movember to jest akcja, która kojarzy się, jest związana z rakiem jąder, czy też nawet, nawet teraz rozwija się to do walki także z rakiem prostaty, także panowie, badajcie się, pamiętajcie, badajcie się. Dzisiaj będzie o whisky z destylarni, która jest prawdopodobnie większości z Was i też mi do niedawna zupełnie nieznana, ponieważ będzie to Avantgarde. Avantgarde. Jedna z niewielu destylarni, które faktycznie czują się na tyle szkockie i na tyle odważne, żeby zostawić sobie nazwę w pełni po gaelicku. Nazwa ta przetłumaczona na angielski będzie znaczyła taki czerwony strumień albo czerwoną rzekę, ponieważ źródło wody, z której destylarnia wodę bierze, rzeka, z której destylarnia bierze wodę, nazywa się właśnie Avantgarde. Jest to destylarnia, która leży na wyspie Luisa i Harisa. Akurat w tej części Luisowej, powiedzmy. To jest ciągle dosyć duża dysputa, czy to są dwie wyspy Luis i Haris, czy to jest jedna wyspa, która nazywa się wyspą Luisa i Harisa i dwie połówki po prostu mają jakieś swoje osobne nazewnictwo. To ciągle ludzie, nawet którzy mieszkają na tych wyspach, się do pewnego stopnia na ten temat spierają, także nie ma co. No jest to jedna z wysp na zachodnich, zewnętrznych Hebrydach Szkocji. Jest to wyspa, która ma z jednej strony dosyć rozbudowaną historię w ogóle połączeń z whisky, aczkolwiek ta historia przez ostatnie prawie że 200 lat nie funkcjonowała praktycznie wcale. Ostatnia destylarnia, która legalnie funkcjonowała w tamtym rejonie, była zbudowana przez pana Mackenzie'ego, który w 1829-1828 mniej więcej zbudował destylarnię na tamtej wyspie, żeby walczyć z nielegalną destylacją, która odbywała się wtedy taki illicit stealing, który się odbywał na tej wyspie. Z jednej strony miała to być opcja, która dostarczy tubylcom alkoholu, który jest zdrowszy i lepiej wydestylowany, i czystszy, i bezpieczniejszy, a z drugiej strony miała też dawać trochę miejsca takiej normalnej, oficjalnej, legalnej pracy dla tubylców. Destylarni szło całkiem dobrze przez pierwsze kilka lat. Niestety w 1840, czy też około 1840 roku została ona zamknięta i cała mała wysepka, tak jakby na której ta destylarnia istniała w 1844 roku, została w ogóle kupiona przez człowieka, który był ogromnym zwolennikiem prohibicji. Także wszystko, co tam istniało, zostało rozebrane doszczętnie i ta destylarnia po praktycznie 12 czy 13 latach istnienia przestała istnieć zupełnie. I przez prawie że 200 lat w tamtym regionie, nie tylko na samej wyspie Luisa i Harisa, żadnych destylarni, przynajmniej legalnych, już nie było. Aż do 2008 roku. I to była taka, powiedzmy, no, tak na nowej fali robienia destylarni, gdzie na przykład Kilchoman otworzył się w 2005 roku, Avantgarde otworzyło się w 2008 roku, to w przeciwieństwie do Kilchoman, które teraz jest dosyć dobrze znaną destylarnią, która zaczyna pompować coraz większej ilości whisky, Avantgarde ciągle istnieje, jest destylarnią bardzo, ale to bardzo małą, która ma dosłownie dwa dostępne wypusty w tym momencie i też w bardzo, bardzo ograniczonych ilościach. Wręcz do tego stopnia, że praktycznie trzeba by do nich pojechać fizycznie, żeby te whisky od nich kupić. W filmie na temat Edradour 10-letniego mówiłem o tym, że przez długi czas destylarnia Edradour cieszyła się renomą bycia najmniejszą destylarnią w Szkocji.
No już niekoniecznie, ponieważ Red Auer produkuje około 120 tysięcy litrów whisky rocznie, natomiast Avengelek produkuje około 20 tysięcy litrów rocznie, także jest to destylarnia pięciokrotnie mniejsza, jeżeli chodzi o produkcję. Do niedawna też zresztą też najmłodsza destylarnia w Szkocji, ponieważ była założona w 2008 roku, więc raptem 11 lat temu. Do niedawna, ponieważ teraz mamy takie destylarnie jak Lag, która chyba się ciągle buduje, albo dopiero co niedawno została otwarta. Destylarnie takie jak Ardnahu, która się otworzyła chyba w marcu albo w kwietniu na Aili. Także ten proces budowania nowych destylarni ciągle istnieje i nowe plany na powstawanie nowych destylarni ciągle też są wprowadzane w życie. Ale Avengerek. Założona w 2008 roku, w 2010 roku zaczyna sprzedawać produkt, który nazywa się The Spirit of Louis i jest tutaj taka fajna gra słów właśnie, że to jest The Spirit of Louis, czyli duch, ale z jednej strony też tak jakby spirytus, czy też mocny wydestylowany alkohol, ponieważ jest to alkohol dwuletni i on oficjalnie nie może być sprzedawany jeszcze jako whisky w 2010 roku i sprzedaje się tego, o ile dobrze pamiętam, dwie beczki całe. W 2011 roku jest to już około 2000 butelek wyprodukowanych już 3-letni whisky. W 2012 roku dochodzi do tego też, podejrzewam, jedna beczka whisky Cask Strength, która jest sprzedawana przez destylarnię. Natomiast od 2019 roku zaczyna być whisky z Avengerek faktycznie sprzedawana, no jak dla nich, na trochę większą skalę. Także to, co ja mam tutaj dla Was dzisiaj, to jest wypust z 2019 roku, który nie ma podanego wieku i jest też wypust z 2019 roku, który już ma podany wiek, ponieważ no, destylarnia funkcjonuje od 11 lat, więc można już zacząć wydawać 10-letnią whisky. 10-letnia whisky kosztuje 80 funtów za butelkę. Ten wypust kosztuje 50 funtów za butelkę półlitrową. I teoretycznie było zrobione tak, że wypuszczonych było kilkanaście butelek, które były rozdane przyjaciołom destylarni na jakimś festiwalu. Zostało część z tego sprzedane. I podobno był na tyle dobry odzew i na tyle duży rozgłos, jak na taką mikroskalę, na tyle duży rozgłos, że zaczęli tą whisky sprzedawać też w większych butelkach takich półlitrowych. Teoretycznie jest to whisky, która nie ma podanego wieku i jest to też whisky z jednej beczki, co jest dosyć ciekawe. Nie ma tutaj filtracji na zimno, co jest też fajnie wspomniane na samym kartonie, nie ma tutaj dodanych barwników, jest to single cask bottling i jest to whisky, która została zabutelkowana ręcznie, ponieważ nie można zapomnieć o tym, że przy tak malutkiej destylarni, która ma tak malutką produkcję, wszystko jest tutaj też robione ręcznie. Nie zawsze było wszystko robione zupełnie ręcznie, natomiast w tym momencie już w 2019 roku wszystko absolutnie jest robione ręcznie. I to jest bardzo fajną rzeczą, bo tak jak w przypadku Springbanka, czy nawet w przypadku Brychladi, o którym za jakiś czas też będę mówił, gdzie Brychladi podaje na swojej stronie nawet konkretne szczepy botaniczne jęczmienia, który jest używany do produkcji ich whisky, tutaj Avengerek też specjalnie niczego nie ukrywa i specjalnie niczego nie chce ukrywać. Za samą destylarnią stoi człowiek, który nazywa się Mark Taburn i on jest człowiekiem, no, tubylcem tak jakby dla Louis i Harris. Został urodzony na wyspie Louisa i Harrisa i od jakiegoś czasu robi dużo różnych rzeczy, żeby troszeczkę te wyspy, czy troszeczkę tą wyspę, powiedzmy, rozruszać do pewnego stopnia. I między innymi to rozruszanie polega też na tym, że istnieje tam też destylarnia. Sama destylarnia, która jest w tym momencie na wyspie Louisa i Harrisa, to przejęła budynki, które kiedyś służyły za farmę ryb. Farmę ryb, która dostarczała ryby tak jakby do zarybiania pobliskiego jeziora, które od wielu pokoleń było kojarzone z wędkarstwem i wędkarstwo jest taką dosyć silną rzeczą uprawianą przez mężczyzn i kobiety prawdopodobnie w tamtym regionie. Także po przejęciu tak jakby tych budynków i po dobudowaniu kilku nowych budynków po zbudowaniu tak jakby destylarni, część z tej starej aparatury i część z tych starych urządzeń, które były używane przez farmę, są używane do dzisiaj i ta destylarnia produkuje, czy hoduje ryby takie jak golec zwyczajny i takie jak troć. Co też jest fajne, że jest to wspomniane nawet na ich stronie. Oprócz tego
Destylarnia ma też trochę swojego własnego bydła, które jest też dosyć mocno promowane jako to, że zresztą, że to jest bydło highlandowe, że to są krowy highlandowe, to one nie mają tak grubej tkanki tłuszczowej jak krowy z różnych innych miejsc, przez to, że krowy mają grubą skórę i futro, przynajmniej te highlandowe szkockie krowy mają grubą skórę i futro, więc mają dużo zdrowsze, dużo fajniejsze mięso i tam jest jakiś taki chwyt marketingowy też, żeby trochę te krowy upsellować, ale... Krowy są też żywione z po prostu odpadów produkcji destylarni i za jakiś czas ma być tak zrobione, że krowy będą mogły sobie po terenach wokół tej destylarni po prostu swobodnie chodzić i swobodnie jeść to, co się na polu wokół destylarni uprawia po zbiorach jęczmienia. Kolejną ciekawą rzeczą jest też to, że destylarnia ma beczki, które są z amerykańskiego dębu, oczywiście od Stanów Zjednoczonych po produkcji bourbona. Mają też europejskie beczki, które są po winie wzmocnionym. I ciekawa sprawa jest taka, że żeby być jeszcze bardziej eco-friendly, tak bardziej prozielonymi, destylarnia na każdą użytą beczkę sadzi dwa drzewa. I są to albo drzewa, albo jest to dąb, albo jest to jodła Douglas. Jodła Douglas tutaj jest też dosyć ważną rzeczą, ponieważ z jodły Douglas są zbudowane kadzie, które są używane przez tą destylarnię. I kolejną rzeczą taką fajną jest to, że jest wylistowany też sprzęt, który jest używany przez destylarnię, nawet z podaną dokładną pojemnością czy objętością tego sprzętu. Gdzie zazwyczaj na internecie, jeżeli znajduje się jakiekolwiek statystyki, jakiekolwiek cyferki na temat danej destylarni, to są to zawsze zaokrąglone liczby. Natomiast tutaj są to liczby dosyć precyzyjnie podane. I mamy dwa zbiorniki na zacier, które mają 500 litrów, dwie kadzie z jodły Douglas, które obie mają po 7500 litrów, ale mamy też dwa alembiki. Jeden ma 2112 litrów i drugi ma 2057 litrów. Także fantastyczna jest w ogóle sama ta szczegółowość, z jaką oni chętnie się dzielą po prostu tymi informacjami. Przez jakiś czas na samym początku produkcji whisky przez destylarnię, jęczmień, który był używany przez destylarnię, nie był lokalnym jęczmieniem. Natomiast w 2013 roku zaczęła tak jakby destylarnia we współpracy z lokalnymi farmerami zaczęła hodować też, sadzić swój własny jęczmień, co podobno nikt z ludzi, którzy żyją obecnie na wyspie Harrisa i Lewisa, nie pamięta takich czasów, kiedy na wyspie był hodowany jęczmień. Z drugiej strony też nikt nie pamięta czasów, kiedy na tej wyspie były lasy, a podobno teoretycznie cała ta wyspa była porośnięta lasami, więc ku tej starej tradycji, zaginionej tradycji i zaginionemu, powiedzmy, landscape'owi tego terytorium, właśnie destylarnia sadzi drzewa, żeby na nowo wyspę chociaż w minimalnym stopniu zalesić, dlatego są ciągle hodowane ryby i dlatego też destylarnia zaczęła hodować swój własny jęczmień, żeby mieć własną produkcję ze swojego własnego jęczmienia. Także mamy braci McKenzie, którzy na farmie Goat Hill we wsi Melbost mają swoje pole zaopatrujące w tym momencie, od 2015 roku, czyli od 4 lat, w tym momencie ten jęczmień od nich zaopatrza całe zapotrzebowanie destylarni na produkcję whisky. I przy okazji jest też wspomniane, że jest to jęczmień odmiany Golden Promise, co też jest takim fajnym mykiem, bardzo mi się to podoba. Taka ilość transparentności, która jest w tej destylarni i w tym, co w ogóle Mark Taborn robi, jest fantastyczna, mimo że jest to destylarnia wyjątkowo mało znana. Jak się wejdzie na stronę, to taka kolejna ciekawostka jest taka, że mimo tego, jak maciupka jest ta destylarnia, to mają swoje visitors center i mają swoje oprowadzanie, które kosztuje chyba 10 funtów razem z degustacją tej 10-letniej whisky, którą teraz produkują. I wydaje mi się, że jest to jedyna destylarnia, którą kiedykolwiek widziałem, która jest otwarta dwa razy dziennie. Najpierw jest otwarta około od południa przez 2 godziny i potem jest godzinna przerwa na lunch, żeby destylarnia mogła być otwarta znowu przez 2 godziny po południu. To jest coś fantastycznego. Jest to na tyle mała destylarnia, że potrzebują robić sobie przerwy na lunch i wtedy destylarnia jest zamknięta. Coś niesamowitego po prostu. Także, mamy taką miniaturkę, którą sobie kupiłem w jednym z whisky shopów w Edynburgu, jak byliśmy tam w czerwcu albo w lipcu. Także ta miniaturka sobie już trochę tutaj przeleżała. Ja już zdążyłem troszeczkę z niej spróbować, więc mniej więcej mam już jakąś opinię, jakiś pogląd i jakieś myśli na jej temat.
Także tak, jeszcze dla samego przypomnienia, ta whisky, którą mamy tutaj, która jest butelkowana ręcznie też, nie zapominajmy, że jest to taka jak najbardziej kraftowa destylarnia, więc mają swój jęczmień, mają swoje źródło wody, mają swoje magazyny do leżakowania, mają swój tor, w którym jest ta whisky, zacier, którym jest, Boże, nie zacier, tylko słód. Słód ten na tą whisky jest suszony przez nich, ich własnym torfem, jest butelkowany, jest beczkowana przez nich, jest leżakowana przez nich w ich własnych magazynach, które są obok destylarni, i potem wszystko jest też beczkowane ręcznie, butelkowane ręcznie. Wszystkie etykiety są ręcznie przyklejane, butelki są pakowane ręcznie i są odwożone na pocztę. Nie ma tam żadnej wielkiej firmy kurierskiej, nie ma żadnych ciężarówek, które rozwożą zamówienia. Jest to fizycznie przez któregoś z pracowników odwożone na pocztę i rozsyłane do klientów. Więc no, czuć w tym momencie, jak bardzo małym biznesem jest Avengerek. Ale sampla w Edynburgu da się dostać. W Aberdeen się nie da, ale w Edynburgu się dało dostać sampla. Także, samej woli przypomnienia. Mamy alkohol, który nie ma podanego wieku. Mamy 46%. Nie mamy filtracji na zimno. Nie mamy dodanych barwników i jest to whisky, która jest zabutelkowana z jednej beczki. Więc jest to single cask. I przy okazji kolor jest wyjątkowo jasny, bardzo słomkowy. Prawie, że zupełnie przejrzysta jest ta whisky. Więc tutaj są dosyć ciekawe rzeczy. Nie jest powiedziane, w jaki sposób jaka jest dokładna proporcja tego, jak jest leżakowana. Co jest trochę smutne. Natomiast ze strony destylarni dowiadujemy się, że no jedyne rzeczy, które oni mają, to są beczki po bourbonie. Szkoda, że nie jest powiedziane, po jakim bourbonie, i beczki po Oloroso Sherry. Natomiast w jakiej proporcji to trafia do butelki, do konsumenta, to już powiedziane nie jest. Jest tutaj pewien aromat w zapachu, którego ja nie jestem w stanie tak jakby przypiąć do końca, co to jest. Jest taki lekko warzywny, troszeczkę kwaskowaty, troszeczkę owocowy. Na pewno jest tutaj dużo wanilii. Na pewno jest tutaj dużo wpływu beczki, trochę takiej słodowości, trochę dębiny, wanilina wręcz nawet, trochę jakiejś takiej słomkowatości, trochę jakiejś takiej świeżej trawiastości, która kojarzyła mi się z Glencadamem 10-letnim. Oprócz tego dużo takich rzeczy, które kojarzą się trochę w kierunku orzechów, trochę w kierunku takich rzeczy bardziej ziemistych. I to tyle. Nie dzieje się tutaj jakoś specjalnie dużo, natomiast dzieje się tutaj coś, co jest bardzo ciekawe, i trochę trudno mi jest opisać, tak jak mówiłem, taką bardzo, bardzo dokładnie, co tutaj jest takim dominującym zapachem, ale jest to dosyć nietuzinkowy zapach i bardzo fajny przy okazji. No cóż, nie pozostaje nic, tylko spróbować. Zlandzie. Sam początek, pierwsze kilka sekund po przełknięciu tej whisky atakuje dosyć mocno alkoholowością, na szczęście ona ucieka bardzo, bardzo szybko. Rozgrzewa fajnie w przełyku, nie trzyma się zupełnie w jamie ustnej zaczyna teraz wychodzić wanilia, zaczyna wychodzić trochę słodyczy i zaczynają wychodzić bardzo ciekawe rzeczy, z którymi się za bardzo nigdy nie spotkałem chyba w żadnej innej whisky, ponieważ mamy tutaj trochę drożdżowości i trochę takiej kwaśności właśnie też może pochodzącej z drożdży, a mamy bardzo dużo różnych rzeczy, które kojarzą się z orzechami. Przede wszystkim i na pierwszym planie mamy marcepan. Potem mamy takie rzeczy jak migdały, potem mamy trochę takiej słodyczy, która kojarzy się z toffee, wręcz nawet takiej słodyczy, która kojarzy się z toffifi, takiego zmieszania trochę czekolady, trochę toffee i trochę orzechów laskowych, ponieważ orzechy laskowe też tutaj są wyczuwane. Mamy migdały, mamy orzechy laskowe, mamy też trochę nerkowców. Mamy bardzo dużo marcypanu, trochę takiej słodyczy, trochę waniliowości, trochę takiej lekkiej pieprzności i przyprawowości, która pochodzi pewnie z dosyć świeżych beczek i z dosyć krótkiego leżakowania. Jest tutaj trochę jakiejś takiej warzywności, albo trochę takiej może zbożowości wręcz, może trochę płatki śniadaniowe, jakieś owsiane, może nawet kukurydziane płatki na dobrą sprawę. Trochę znowu takiego skojarzenia właśnie z takim świeżym, z takim no, skoszonym sianem, albo z taką skoszoną trawą, nawet trochę takiej słomy, słomkowatość taka, trochę takiego czegoś, co mi się kojarzy ze stodołą, w której jest trzymane, siano, albo nawet i z jakimś takim kontenerem zboża. Więc dzieją się tutaj, znaczy tak,
Zupełnie tutaj nie czuję żadnej owocowości. Zupełnie tutaj nie czuję żadnego wpływu leżakowania ewentualnego po beczkach, w beczkach po sherry. Jest tutaj bardzo dużo właśnie takich rzeczy w jedną stronę, powiedzmy, idących, czyli marcepan, orzechy, takie rzeczy. I niewiele, tego jest dosyć dużo, ale niewiele takich aromatów, które są gdzieś poza to. Słodyczy jest trochę, tej wanilii jest też trochę, trochę pieprzności, która gdzieś sobie z tyłu siedzi, więc nie jest to jakoś specjalnie super złożona whisky, ale jest to whisky, która jest wyjątkowo ciekawa, ponieważ ona pokazuje taki inny wymiar do tego, z czym się spotykam na co dzień. Może też przez to, jakie whisky wybieram na co dzień do picia, ale jest to whisky, która jest zdecydowanie interesująca i ciekawa. No i sama historia, sama otoczka tego, jak bardzo kraftowa w swojej niezależności jest destylarnia Avengerek. To też jest bardzo ciekawe. Zresztą też i no można myśleć o tym też w taki sposób, że no 80 funtów za 0,7 litra 10-letniej whisky, która jest zupełnie nieznana, albo 50 funtów za pół litra raptem whisky, tej, którą właśnie piję, która nawet nie ma podanego wieku, to są dosyć duże ceny, ale trzeba brać pod uwagę to, że jest to bardzo mała destylarnia z bardzo małą mocą produkcyjną. No i przy okazji też cały sprzęt, który został przewieziony specjalnie na wyspę Luisa i Harrisa po to, żeby móc tą destylarnię zbudować. To też pewnie była bardzo duża inwestycja i zdecydowanie dużo bardziej skomplikowana i kosztogenna niż budowanie destylarni gdzieś w miejscu, które ma dosyć łatwą komunikację i dosyć łatwy transport. Więc na pewno przez pierwsze parę lat wypuszczania whisky Avengerek będzie musiało krzyczeć dużo większe kwoty, powiedzmy, niż powinni za te whisky, bo po prostu musi im się to w jakiś sposób zwrócić. Czy warto wydawać takie pieniądze za sam ten alkohol, który tutaj jest w środku? Nie wiem. Czy warto wydawać takie pieniądze za całą tą otoczkę, za to, że jest to wyjątkowo niezależna firma i że nasze pieniądze nigdy nie będą szły w tym momencie do żadnych pośredników i jakichś większych firm, jakiejś większej korporacji i tak dalej, tylko będą szły bezpośrednio do Marka Tyburna i tych kilku osób, które z nim współpracują, to wydaje mi się jest warte takiej inwestycji. To jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że takie biznesy trzeba wspierać. I w taki sposób też zresztą będzie powstawało Lag czy Ardnochu i parę innych takich destylarni, które będą dosyć niezależne. Czy też na takich podwalinach powstawał Kilchoman i Kilchoman, tylko przychodzi na myśl na razie z takich małych destylarni, którym udało się na swojej kraftowości wybić. Ponieważ Springbank ma dosyć długą historię jednak i ta destylarnia tam funkcjonuje już od jakiegoś czasu. A nie mówimy tutaj o takich rzeczach, które powstały w ciągu ostatnich 10 czy powiedzmy 15 lat. Także, panie Marku Tybernie, bardzo dobry produkt. I to tyle, co miałem do was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówię do was, Knurko Lesur. Fajna łycha. Nie do picia jakoś specjalnie dużo i specjalnie często, ale jako ciekawostka bardzo fajna rzecz.